Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, ja również chciałem zapytać o przesłanki, więc już się nie będę powtarzał w związku z apelem Pana Marszałka o skracanie czasu, ale chciałbym dostać informacje o konkretne liczby. Jakie były analizy, jakie były koszty przed podjęciem tej decyzji, jaka jest planowana kwota wydatków po podjęciu tej decyzji. Dodatkowo chciałem zapytać, jaki będzie wpływ na bezpieczeństwo i wykonywanie zadań narzuconych na Straż Graniczną. Jakie będą ograniczenia w funkcjonowaniu Straży Granicznej? Jak będzie zmieniona organizacja pracy Straży Granicznej w związku z ubytkiem kilkuset osób? Jak zostanie rozliczona przebudowa i inwestycja w dokonane remonty? Dziękuję bardzo.